ma. Już od jakiegoś czasu. Zabierałem się za to właśnie, żeby obejrzeć sobie tutaj filmik tego i sprostować. No kilka rzeczy. Bo nagadał tutaj głupot. Też też chciałem trochę ograć Gierkę dojść do endgame'u, odblokować pewne systemy, żeby zobaczyć jak to wygląda. No I żeby też takich głupot jak on tutaj nie nagadać. Także co, jedziemy? Gry mam dla was dzisiaj bardzo długi materiał. Uwielbiam ten gatunek gier, więc po prostu musiałem w niego zagrać. Klasycznie. Dobra, na pojedziemy sobie od tutaj. jest RGB Maga Hacken/ darmowym, ale też trzeba zaznaczyć, że w modelu azjatyckim czym to się różni mody. Nie wiem normalnego. Normalny to taki, gdzie mamy mikropłatności, kupujemy, po prostu je mamy. Azjatycki model to taki, gdzie cały model gry jest oparty o powolne uzależnianie gracza, lub dawanie mu wisienki z tortu, gdy cały tort jest płatny. Masz, posmakuj. potem... Okej, okay, no tutaj się zgodzę, że no azjatycki model e, monetyzacji gier na pewno nie jest idealny, ani nie jest jakiś mega fajny. Oczywiście dużo lepiej by było, gdyby ta gra miała z monetyzacji zachodni. typu same stasztaby, skiny i w sumie tyle. Potem powoli, powoli, powoli w spiralę płatności, bo ta kropelówka nagród za granie zaczyna umyślnie coraz dalej wysychać. Jednak jeden sebure w dużym startowym skrócie to bardzo mocny miks, Można że powiedzieć wielu gier, żeby rzucić całe, żeby nie było, że wyciągam sobie tylko pasujące mi momenty. Hack and Slash przede wszystkim w mojej ocenie to Pawło w Exile. Dlaczego Undos trochę nam też kłamie na start? Bo odpalając ten tytuł, nie otrzymujesz od razu kreacji postaci i nie grasz od razu od początku swoją postacią. Masz taki wstępniak, w którym grasz jakby trzema wcieleniami wymaksowanej postaci, byś się podjarał, jaka ta gra jest będzie cudowna, jaka dynamiczna. No tak, to jest tutorial, jak tworzymy sobie postać, to prawda? Jak dużo mobów, jak dużo krwi będzie, jak ładnie będzie te można moby po prostu orać. Oczywiście to jest fake, gdy azjatycki wstęp wiele gier tego typu tak ma, by psychicznie wywrzeć wrażenie na graczu jak mniej więcej będzie wyglądać endgame i wymaksowana postać. To jest bardzo charakterystyczne w tego. Znaczy to nie jest fake, bo endgame i wymaksowana postać dokładnie tak może wyglądać, jak tutaj. Także to fake nie jest. Gdyby gra kiedy tworzymy, bozeci możemy sobie zobaczyć jak ona będzie wyglądać w takim maksymalnym ulepszeniu, maksymalnej pancerzu i tak dalej. Gdy zaczniesz jednak grać, zauważysz, że masz masę cooldownów, mana starcza na ledwie co. No na początku tak. PoE też nie jest jakieś super dynamiczne na początku. Ale oczywiście tego już nikt nie powie. A gra jest na początku bardzo powolna. Jednak system umiejętności, od którego zacznijmy w tym przydługim filmie, skile kładziemy na swego rodzaju planszy, heksowej. I skili można mieć naprawdę bardzo dużo, w zależności od tego, jak sobie to poukładamy. I może, mogą one mieć różne krawędzie o różnych kolorach. Oczywiście najlepszy skill game to taki, co ma dużo krawędzi, i w akurat takiej konfiguracji krawędziowej, kolorowej, jaką chcemy mieć. To system sport. No tak, ale to wszystko da się rolować, nie? Tak. Właśnie w poe. Przeniesiony na heksy i w mojej ocenie genialnie, nie oryginalnie, ale genialnie, przyjemnie i ciekawie. Gemy mają swoje tagi, na przykład spell, czar i umiejętność czar będzie się łączyć z innymi gemami ulepszającymi, które też mają tak czar. Niekoniecznie muszą być niebieskie, mogą być też inne, jeżeli pasują. Do tego później tę planszę będzie można delikatnie modyfikować. Na przykład specjalne pola, które z góry dadzą nam na przykład umiejętność plus jeden, jeżeli na tym polu akurat leży skill game. No tak, to są tak zwane To Tutaj sobie przejdziemy na chwilkę do gierki. I tutaj mamy te runstone, które mi wzmacniają tutaj te. Skile na podświetlonych polach jest to nieźle złożone i bardzo ciekawe. No, niestety, ale losowanie tych gemów, połączeń, boków zajmuje od groma grindu i droże. Losowanie tych gemów, połączeń, boków wygląda dokładnie tak jak w PoE. I zajmuje dokładnie tyle samo grindu. Naprawdę. W PoE nie zrobisz 6 linka. Jak nie masz jakiegoś gigafarta. Na jakimś 50 poziomie, no... ...troszeczkę farta, chociaż mi się udało wbić szóstkę na początku gry. Ale te zarówno skill game, jak i ulepszające klejnoty, mogą mieć różną też jakość i różne poziomy. No tak. Daje to ogrom satysfakcji, gdy losujemy te połączenia, wpada szóstka, podobnie jak w PoE. Ale również jest to bardziej grinderskie, w PoE jak dostawaliśmy łomo... Jest tak samo grinderskie, jak właśnie w PoE. ...na fabule. To po prostu graliśmy dłużej, wszystko było. Tutaj też. Zostajesz łomot na fabule, cofasz się mapkę, przechodzisz te mapki 2-3 razy, podbijasz level, dropisz sobie esencję, podbijasz itemy i lecisz dalej. Jakby skupione wokół poziomu naszej postaci. Tutaj trzeba mieć farta i lutować dłużej, żeby te gemy móc ulepszać. Resztki, jakieś powiedzmy, walutki pozwalające nam podnosić eks poziomy tych gemów, no jest to dużo bardziej grinderskie. No, hm, dobra. Mam aktualnie tak, mam mój główny skill na 30 poziomie maksymalnym plus jeden poziom z tych Stoneów, i mam wszystkie tutaj soporty do niego na maksymalnym 30 poziomie. Przejdziemy tutaj. Do mojego ekwipunku. To tutaj te wszystkie kamyczki. To są kamyczki do ulepszania właśnie tych skilli. Tych najmniejszych kamyczków już nawet nie zbieram, bo tego tyle leci, że jest mi to po prostu no, niepotrzebne. Moje poziomy gemów awansowały się poprzez bicie po prostu mobów. Tak, tylko że nie wbijesz też. Najwyższego poziomu skilla przez grając, nie wiem, do 70 poziomu to też wymaga dosyć sporo grindu. Zacznijmy od tego, że gry, hack and slash, w głównym swoim założeniu, polegają tylko i wyłącznie na grindzie tutaj poprzez dodawanie do gemów walutek, które te poziomy gemów zwiększają. Od taka różnica. Jeżeli chodzi o itemy. Tutaj jest i dobrze i źle. Dobrze, bo jest to w końcu ARPG, w którym mamy na przykład dwa pierścienie, amulet, rękawice, buty Pasy, zbroje, tarcze, yy, bronie jednoręczne, bronie dwuręczne, klasyczny styl slasha, bez kastrata, jak to czasami bywa, wiecie, do samej zbroi, hełmu i broni. Mamy klasyczny podział na normalne, magiczne, rzadkie, unikalne itd. W przeciwieństwie do Diablo Immortal, loot jest... Unikalne i legendarne. jest December po prostu świetny, satysfakcjonujące, mający dużo więcej statystyk. Grając w December nie czułem się, jakbym grał w mobilkę pod tym względem. Oczywiście tylko pod tym względem. Mimo, że rodzajów itemów takich jakby typowych jest mało, czyli pod siłę, zręczność lub inteligencję, to ilość statystyk i rzadkość wypada naprawdę nieźle. Przerabianie przedmiotów przypomina też bardzo mocno zasadę z Exile, czyli mamy ogromną ilość walutek, jakimi możemy modyfikować statystyki, Albo nawet losować przedmioty na zasadzie szansy na ulepszenie do rzadkiego lub nawet do unikalnego. Co niestety w cholerę irytujące, to pierdyliardy tych walut na zasadzie połącz 10 to dostaniesz jedną lepszą. Tak, w PoE też mamy coś takiego, do każdej innej walutki mamy shardy do tych walutek. Już w PoE jest to jednak trochę lepiej zrobione, bo jak jeżeli mamy yy, ilość wymaganą na zrobienie jakby całego orb'a, no to on się łączy automatycznie. Tu jest jednak to gorzej zrobione, no bo trzeba kliknąć i połączyć samemu. To prawda. ...tą inną. Dużą różnicą tutaj też są legendarki. Ich statystyki w porządny sposób zmieniają lekko zachowanie postaci, czyli te przedmioty unikalne mają jakąś charakter... No to legendarki czy unikalne? To są dwa różne typy temu ...statystyczną, unikalną dla siebie statystykę i co ważne w przeciwieństwie do Diablo Immortal, jak tutaj znalazłem pierwszą legendarkę chyba po... Pierwszego junika. O 18 godzinach gry to osrałem się z radości. W Immortalu po godzinie gry już miałem legendarkę, mimo że dopiero zacząłem grać. A potem to idiotyczne wbijanie jakości legendarek. Tutaj One December jest klasycznie i pięknie. Jak legendarka jest, to jest. A nie ten idiotyzm, że legendarka ma swoje stopnie legendarności i pięć gwiazdek. Lud jest po prostu satysfakcjonujący, a to jest bardzo ważne w gatunku RPG. Tutaj warto wspomnieć też o kompetencji. Dla kogoś kto nie wie, uniki, to tak zwane unik itemy tutaj tak one wyglądają. Legendarki są po prostu żółty item ulepszony jeszcze stopień wyżej. To jest item legendarny. I legendarki robimy samemu, po prostu ulepszając e, dany item specjalnym orbem do tego kompendium takim gdzie możemy schować ultra cenne itemy oraz skill gemy oraz te gemy ulepszające nie trzeba ich trzymać w skrzynce to zawsze zaoszczędza nam sporo miejsca nawet jesteśmy wynagradzani za to że te kompendium gemów tak. po prostu tutaj dostajemy różne bonusy zależnie od tego ile mamy różnych skilli rozlanech czyli temu Fabuła, a.k.a. akty, a.k.a. świat. Z jednej strony fabuła nigdy nie była mocną stroną gier Slash. Szczerze, nie pamiętam fabuły w Lost in Bone, nie pamiętam też za bardzo w Grim Dawn, w Immortalu gdzieś się trochę obiła o uszy, ale... Nie, na temat fabuły się nie wypowiem, bo mnie osobiście totalnie nie interesuje fabuła w grach i nie mam pojęcia jaka jest fabuła w tych wszystkich grach, w których grałem, także tu się nie wypowiem że było tam opisanie historii na przykład Cashi z Diablo 2 rozwinięcie. Tutaj fabułę mogę jednak ocenić od siebie subiektywnie na mały plus. Są wstawki filmowe, jest ich dużo, są fajnie animowane, czyli z perspektywy gry, a nie jakieś rysowane budżetowe komiksowe bzdury. A oczywiście też jest parę takich scenek, ale jednak tych takich animowanych w pełni jest więcej. Są mówione znajdźki fabularne. Czasami niestety jakiś gracz nam potrafi w jakiś filmik wejść z tyłu albo z przodu. No i na przykład rozmawiamy sobie z anpecem, a tu Faszy innego gracza przed naszą twarzą. Fabuła ma jako dagi bohaterów, mini zwroty, charakterystyczne postacie. No ja głównie wszystko skipowałem, także tak tak mówię, nie wypowiem się. ...i w sumie ciekawych NPC, których nawet wizualna sprawa daje nam jakieś zainteresowanie. Te NPC tutaj fabularne są trochę wyraziste. Jest okej. Okay. Co ważne, w klasyczny sposób przebijamy się przez akty, które zrobione są w sposób liniowy, ale w mojej ocenie zachęcający do tego, by zrobić drugą postać i przebić się przez to raz jeszcze. W przeciwieństwie do Poe. Paweł Wexio dla mnie subiektywnie to aktowa nuda. I tam mnie drażni strasznie przechodzenie tych aktów, by dopiero rozwinąć sobie endgame. the summer, Każda z robionych postaci, jaką robiłem, fajnie się nią po prostu przebijało raz jeszcze. Może dlatego, że każdy z aktów jest bardzo wyrazisty i ma swój konkretny styl. Potworów, wymaganych odporności. Bossowie między aktowi są z jednej strony gąbką, z drugiej mają swoje różne style ataków. Zmieniają się troszeczkę. Mają fajny klimat, poprzedzony Filmikiem spoko, ale szybka postać i atak z tak zwanym dotem, albo podążający za przeciwnikiem, jak ja to zrobiłem tutaj z trąbą powietrzną, i można zrobić dosłownie każdego przeciwnika, ale doceniam to, żeby dobić się do końca gry. Naprawdę zejdzie nam wiele dni, a nie jak w Immortalu, chwila, moment i czujemy, że. No to prawda, to znaczy. <laughs> jeżeli tutaj tą grę porównywać na przykład do PoE, to w PoE ta fabuła musi być krótka, ponieważ. ponieważ... Jest to gra po prostu sezonowa, co 3 miesiące musimy zrobić nową postać i musimy co 3 miesiące przedzierać się na nowo przez tą fabułę. On December to nie jest gra sezonowa, jest, gra jest, jest czy będzie rozwijana bardziej w stylu MMO, czyli robimy jedną postać. Tak naprawdę nigdy więcej nie musimy robić kolejnej postaci, nigdy więcej nie musimy przechodzić tych samych aktów, dlatego że nigdy nie będzie resetu że potem już te wszystkie lokacje po tym pierwszym głównym mieście w sumie jedynym dlatego też gra musi być większa może bardziej rozbleczona żeby wszystko nie szło tak szybko tak jakbyś jakby trzeba było jakby akty zajmowały nie wiem powiedzmy 5 do 7 godzin jak w poe no to w grze też dużo szybciej skończyłby się content nie a tu to nie działa tak że pograsz sobie tydzień Czekasz 3 miesiące i wracasz na kolejny sezon, robić znowu postać, tylko tutaj masz ciągłość gry, tak jak w grach MMO. Jakby tak było, że szybko się wszystko robi, no to pograłbyś tydzień, wyrzucił grę z dysku i wrócił ewentualnie na kolejny update za, nie wiem, kilka miesięcy. Tak się to robi na przykład w wow że pograsz sobie przez miesiąc w dodatek i ci czekasz kolejne pół roku czy rok na kolejny dodatek. W głównym mieście to taki bezsens przeciągnięty, bez pomysłu. Tutaj w Andesmer, przebijanie się przez grę było bardzo dobrą przyjemnością i przypominało mi, no powiedzmy, troszeczkę Poe albo Diablo 2. Oprawa graficzna i muzyczna na December. Grafika. Z jednej strony jest piękna, z drugiej jest ohydna. Jak to możliwe i dlaczego tak? No tak, no bo wiadomo, że gra musi działać też na telefonach, nie? Cała masa najróżniejszych... Czyli Powiedzmy, że grafikę sobie trochę skipniemy. Na naszą postać. To tak wali, krawędzie pikselowe, jak rysowane w pędzie. Dramaturgia, ale kiedy gramy po prostu kapelę recetowej, ustawień graficznych M są ustawienia graficzne, tylko musimy wejść w yy, opcje, gry? Grafika jest zmienić wersję shader'a na 3.1 i pokażą nam się wszystkie opcje graficzne. Mamy system klanów, mamy system całej masy różnych elementów. Osiągnąć w tak, postać rozwijamy. Nie tylko itemami i trzema statystykami, czyli siłą zresztą. No tak, rozwijamy tak w MMO, bo gra właśnie będzie też rozwijana tak jak MMO. Ale też systemem gwiezdnym, to w sumie perfidna kalka z Grimdon. dostajemy z czasami z questów, czasami z poziomów, no głównie z poziomów punkty i rozkładamy sobie je na konstelacje gwiezdne, co ważne, część jest permanentna, czyli po wyborze nie można jej już zmienić. Żadna część nie jest permanentna, wszystko można zmienić. Wejdziemy sobie w Zodiak, wejdziemy sobie w reset, możemy zmienić i tutaj te statystyki na środku i wszystkie te nody wokół. Nic nie jest permanentne. Wszystko można zmienić w każdym momencie. Zmienić. Do któregoś tam levela można to zrestartować? Nie do któregoś levela, tylko aż do przejścia całej fabuły reset tego zodiaku. A tutaj jest totalnie za darmo. Czyli przez jakieś, powiedzmy nie wiem, 50-60 godzin gry. A na Endgame. Kosztuje to złoto, a nie prawdziwe pieniądze, jak to brudaty zaraz próbuje nam wmówić. Oczywiście wiedziałby to, gdyby doszedł do endgame'u, ale po co dochodzi do endgame'u? Jak trzeba wysmarować na szybko filmik, bo wiadomo, że na premierę filmik będzie się lepiej klikał niż po dwóch, trzech tygodniach. Także tak to wygląda. Potem, no niestety zapłać. No to już powiedziałem. Poe też nie z rzepka za darmo, tylko specjalnymi urbami. Tutaj rozstępujesz golem, które zabierasz w grze. Rozwój postaci można bardzo łatwo złapać. Jest to kompletnie nic skomplikowanego. Zaglądamy sobie w konstelację, robimy postać, nie wiem, pod turety, czyli tak zwane sentry, czyli na przykład jakieś balisty, i wiemy, że tam konkretne gwiazdy dają nam na przykład troszeczkę więcej do wytrzymałości takich rzeczy, albo jak robimy miniony, no to wybieramy wtedy miniony. Niestety, jeżeli chodzi no o tak. właśnie o miniony, ja sobie z początku chciałem zrobić tutaj samonera. Tutaj też powiem, prawda, miniony działają. Mega słabo w tej grze. Ale okazało się, że miniony nie dość że kiepsko trigeriują się na przeciwnikach, to jeszcze sami przeciwnicy bardzo często triggerują się na minionach nawet Tak, równe bossy. to prawda. Więc z jednej strony Samoner to jest taka postać, która jest bardzo bezpieczna w tej grze, bo wszystkie wszyscy przeciwnicy czy różne efekty przeciwników, jak na przykład złapanie nas w taką pułapkę z drewna, no to po prostu się wszystko triggeruje przede wszystkim na naszych minionach, a nie na nas. Duży temat monetyzacja gry. Jest to niestety ten sam styl ruchania gracza co w Diablo Immortal Season pass hmm. Nie powiedziałbym. Znaczy hmm. Na pewno nie ten sam poziom, co w Diablo Immortal, bo w Diablo Immortal mamy jednak e, pewnego rodzaju paywalla. Nie, nie mamy dostępu do pewnego kontentu, czyli nie możemy na przykład zdobywać leg legendarnych klejnotów w dużych ilościach. Jeżeli oczywiście nie zapłacimy za te boosty do mapek. E, nie możemy też tymi klejnotami e, później handlować, jeżeli to, te boosty nie są kupione za hajsik. A tutaj nie mamy żadnego Paywola. Możemy grać za free. Wiadomo, że tak jak uwaga, w POE wypadałoby kupić przynajmniej ze dwa starsze. Pamiętacie czasy jak sezon trwał miesiąc? Albo, nie wiem, dwa, może trzy miesiące? Nie, to już się skończyło! Teraz sezon trwa tylko 20 dni! Nawet nie trzy tygodnie, 20 dni za 50 złotych tyle kosztuje przepustka sezonowa na około 20 dni, a bremiumy są w sumie w tej grze dwa. Niedługo, nie wiem, to będzie 14 dni albo 9 dni i tak, 20 no, to prawda, chociaż jak na mnie ten... To prawda, że trwa 20 dni, ale moim zdaniem ten Battle Pass jest totalnie... Useless, jak po prostu chcecie sobie grać i grindować, bo gry hack'n'slash, powtarzam, polegają na grindzie. 3 godziny. Coraz krócej. System płatności jest niestety perwidnie w hazardem, więc nie zdziwię się, jeżeli gra będzie blokowana na niektórych rynkach. Dlaczego? Dlatego, że kupując na przykład supporter package, nie kupujemy listy przedmiotów, ulepszeń, a szansę na coś. Z drugiej jednak strony, a December ma... Można powiedzieć rynek rubinów pod waluty, jaką można handlować na rynku, sprzedać. No tak, to jest po prostu house, nie? Kupić niektóre rzeczy za rubiny, nawet niektóre mikro, mikro płatności jak przyspieszenia beta co zbiera klamoty, można kupić na parę dni za rubiny, czyli z rynku. Jest to zawsze pozytywny krok. No tak. To znaczy, hmm, na parę dni. Ja aktualnie mam PETA na 24 dni. Ale sobie kupię jeszcze 7 dni. A co? Rubinków mam jeszcze 464, także na spokojnie. Oczywiście, wszystkie rubinki pochodzą tylko i wyłącznie z auction house'u za sprzedane itemki. Łącznie już nie wiem, ile by farmiłem. Około pewnie ponad 2000 tych rubinków. Że jak mamy uber super rzeczy, to można je spróbować sprzedać i kupić tak tak. zwane DX. -y. Czy UnDecember jest jednak pay to win? Jest w cholerę pay to win. Bo rozwój postaci, niektóre walutki, składniki, crafting, to wszystko można kupić. Tak, to prawda, że to można kupić. Z tym się oczywiście nie kłócę. Jednak tu trochę hazard, czyli kupujemy walutkę, którą coś potem rolujemy w grze, losujemy. I to jest z jednej strony. 5 linka lub 6 linka od razu. No to jest e, orb, który rzeczywiście daje 5 linka mamy 10% szansy na 6 linka. Omijęcie pewnego prawa, czyli nie kupujemy perfidnie y, hazardu losowania tylko kupujemy przedmiot, który następnie do... tym, że ja poję tutaj 6 linki, 2 po prostu wyrolowałem rolując esencjami, które wyfarmiłem. I jest to udokumentowane na streamach. Dopiero in game, we, wewnątrz grzy, wewnątrz gry jest losowane. Możemy za drugą walutkę premią, tą czerwoną rubinę. Kupić na przykład podcionki natychmiastowego odnawiania. Mamy. Tak, te pocionki też dostajemy z na przykład misji, dropią one też. I możemy je wykraftować. Wykraftowanie tych potek wcale nie trwa jakoś długo, bo nie wiem wykraftowanie 50 takich potek pa minutę dwie typowy podiony takie co odnawiałem natychmiast z hardkorowym peytum Jedziemy dalej z tym trochę że troszeczkę można powiedzieć że arty -ska... kupowanie 10 patek za 10 rubinów to t związaniem bez sens no, ale jak ktoś lubi to nie chce wykopuje 450 diemen Wszystkie potki może tutaj wykraftować i nie trwa to wcale jakoś super długo. Możemy mieć po 50 około złotych, a na przykład skrzynka na surowce na esencję kosztuje 700, czyli musimy zapłacić aż 100 złotych. ale re... ja kupiłem dwie skrzynki. Jeżeli chodzi o tasztaby, więc stasztaba na esencję i na endgamowe mapki. I uwaga! Łącznie zostały mi z tych zakupów aż dwa diamenciki. <laughs> I no, zostaje, zostaje, dużo zostaje. Resztkę nam troszeczkę zostanie, więc by mieć lepsze skrzynki tak. na lód jest to panu, to wszystko jest matematycznie obliczone, można to zrobić też inaczej. I teraz tak, jedziemy dalej. Zdolność Peta, by nam zbierał itemy, na, ma taki psychicznie uzależniający charakter, niecały miesiąc czasu trwania, to też 50 zł. Zodia, Zodiak Walker. Czyli takie różne profity, dodatki codzienne też można kupić. Tak, to tam dodaje chyba jeszcze dwa strody do Auction Houseu. No ja osobiście tego... Nie mam kupionego. I musimy tego brać, ale sam fakt takich opcji i to uczucie zakradania się do dupy, by nas po prostu zgwałdzić, jest przynajmniej przykre. Plus te manipulacyjne ceny, czyli musimy dopłacić, ile ciutko nam zostanie. Tak, to zostaje leciutko, dwa diamenciki. Grywalna podstawa, czyli w mojej ocenie subiektywnej ten PET, na przykład jeszcze Zody jak Walker, i na przykład Sezon Pass, to będzie około 100 chyba 50 złotych na zaledwie 20 parę dni, nawet więcej, bo psychicznie manipulacja cyjnie pet nie równa się z sezon pasowi. Ten jest na 27 dni, a drugi na 20. To prawda? manipulacyjnie blokuje też możliwość handlu do 30 poziomu, bo może coś do tego levela sobie jednak kupimy. A okazuje się, że rynek otwarty... Mm, nie powiedziałbym. Pierwsze 5 aktów jest na tyle łatwych, że wątpię, że ktoś przez ten czas starał się coś kupować w tym shopie, jeżeli chodzi o jakieś upgrade'y. Tak osobiście. Kłamstwem. Mieliśmy móc sprzedawać każdy lut. A to psikus, bo handlujemy na rynku faktycznie prawie każdym lutem, ale poprzez walutkę premium, przemieloną wspomnianymi rubinami. Na no tak. stronie gry wyraźnie było podane, że mamy duży, otwarty rynek wszystkiego, no jednak przyblokowane poprzez premium. Nic nie kupimy na rynku, jeżeli nie wyciągniemy portfela lub nie uda nam się czegoś obchnąć za parę rubinków, albo tych rubinków w jakiś sposób no nie tak, otrzymamy. Tak. Oczywiście na endgame, kończy jest przyjemniej. Z handlem pytanie na jak długo. Do kupienia zakasy jest jednak ogrom zużywalnych rzeczy, więc przerabiamy diamenty na rubiny, z na rynek jesteśmy koksem. I wiele osób mówi, że peta zbierającego nie trzeba kupować. No, niestety, no nie trzeba. Czasami się pojawia na krawędziach ekranu. A tam już znika. Jest taka sztuczna granica. No nie wiecie, czy coś tam wam przypadkiem nie wypadło. A Pet wam to wszystko zbierze automatycznie. Nawet jak moby zginął od nie wiem, Poiziona, Blida, daleko po. Tak, to też prawda. no. Pet zbiera dosłownie wszystko z całej mapy. Za ekranem. Wy nie wiecie, że tam coś wypadło, ale Pet kto zbierze. W poem, mając lud, filtr wbudowany. Info trwa, w, trwa chwilę. Ale jak było słychać, jeżeli było słychać, to też jest charakterystyczny dźwięk i wszystkie dźwięki wokół zostają lekko podciszone, żebyśmy słyszeli to, że padło coś fajnego. Czyli dokładnie tak działa item filter w POE. Za darmo. Mieliśmy to na ekranie jeszcze dźwięk, że nam coś tam wypadło. No tutaj też mieliśmy dźwięk. Też w grze darmowej, tak? PoE jest w końcu darmowe. Problem z monetyzacją jest prosty. Miliardy rodzajów walutek do craftu, a skrzyneczka jest malutka. Dokładnie tak jak w PoE. Kto by się spodziewał? Próbujcie grać w PoE bez żadnych sasztabów. Tu w PoE to nawet nie sprzedacie żadnego przedmiotu. E, bez premium ztaba. Do tego dochodzi rozdzielanie postaci, czyli na przykład złoto mamy osobno, gra w systemie płatności na początku zalewa nas nagrodami, zalewa nas walutkami, osiągnięciami, a potem do odcina. I... No nie powiedziałbym. Bo jeżeli chodzi o te wszystkie achievementy, to one są po prostu poziomowe. Czyli po prostu wbijamy sobie jeden poziom, cyk, e, odbieramy, zmienia się to na kolejny poziom. I znowu mamy ileś tamtego, albo mopków do zobicia, albo tak dalej. Tak tutaj widzicie. No, cały czas są te nagrody. Także no, tutaj, akurat teraz, to jest manipulacja ze strony brodatego. I nagle, rolowanie gemów nie jest już takie proste. Jest proste. Tak samo jak w PoE, po to gracie w tę gierkę, żeby sobie właśnie progresować, żeby grindować poe też gracie po to, żeby grindować, robić sobie 6 linki. Tutaj działa to dokładnie w ten sam sposób. Skoro tutaj jest to złe, a w poe jest dobre, to o co chodzi? Wszystkie perfidnie zaprojektowane mechaniki się godzą i mówią to gra azjatycka, czego ty się spodziewałeś. Tylko zachęcają do tego, by takie mechaniki pojawiały się w coraz większej ilości gier. Żeby ten rynek gier odkrył tę azjatyckość produkcji. Żeby tego było jeszcze więcej. Więc niestety. <coughs> Tutaj powtórzę to, co już mówiłem, że tak, wiadomo, że lepiej by było jakby na item shopie nie było też wszystkich e, esencji i tak dalej. No ale nie mam na to wpływu. Musimy to krytykować i nie Ale tak. Możemy się na to godzić. I niestety, undecember rucha nas między poślady. Jeżeli w to gramy coraz mocniej, im dalej w grę, tym pojawia się więcej opcji. Na przykład Alchemia. Pierwszy slot Alchemii przyspiesza kraft o 25%. ostatni o 100%. Łącznie jest to parę stówek sportowych. Tak, to też prawda z tymi slotami Alchemii, no. Z jednym slotem jest ok. Ale jakby się odblokowało tak ze dwa sloty, jeszcze to wiadomo, byłoby dużo przyjemniej. A na dzień dobry mamy jeden Nie jest to jakieś mega wymagane, ale uprzyjemniłoby to grę. Fazowy niezbustowany slotik. Kraftowanie 10 jakichś potężnych mikstek albo 100 zwykłych miksurek zabiera nam parę minut. Lepsze rzeczy trwają jeszcze dłużej i maksymalnie. Jeden... No tak, tak mówię. Jeżeli chodzi o crafanie miksturek, to rzeczywiście trwa to parę minut i. Po prostu działamy tak, że odpalamy sobie crafting na przykład jakieś miksturki. wezmę te healing potionki, które regenerują nam HP instantowo. Byk, i trwa to całe 20 sekund. Rzecz na raz zapłać, to będą dwie i będzie szybciej. Gra robi was tak w uja z odrodzenia, że trzeba do nich dopłacić, by je użyć. Dostajemy takie zwoje odrodzenia, na przykład w momencie, jak zginiemy od bossa, po prostu za samo granie, ale by je no użyć. Tak. A widzisz, rubinki, czyli zmielone premium albo. Co To mają zwoje odrodzenia do rubinków. Jeżeli mamy zwój odrodzenia, to używamy zwój odrodzenia. Jeżeli skończą nam się zwoje odrodzenia, to wtedy możemy użyć rubinków, bo nie mamy zwoi, żeby, tak jakby, kupić jeden zwój za 25 rubinków i go użyć. Jeżeli mamy 10 skroli, to nie potrzebujemy żadnych rubinków. Po prostu wstajemy, wstajemy tymi 10 skrolami. To tutaj nie ma żadnego połączenia. Halo! Z handlu. Chcesz zarobić na rynku? Masz tylko 3 sloty na sprzedaż. Za resztę musisz zapłacić <laughs> drugim. Czasem. No nie za resztę, bo ta premka taka dodatkowa daje tylko 2 sloty z tego co bym dodatkowe. Premium, bo te pierwsze premium ci tego nie da. Więc by handlować musisz albo zdobyć walutkę poboczną premium, na przykład dając radę sprzedać dobre itemy, albo musisz zapłacić pay-to-win, jeżeli możesz zapłacić, by mieć dobry ekwipunek, raczej tak. No tak, z tym się zgodzę stakowanie przedmiotów w skrzynkę. By zrobić dobre gemy skillowe, musisz mieć dużo na przykład esencji, tak? Ale ich stak na jednym polu to na przykład tylko 30. No to zapłać za skrzyneczkę i teraz matematyka, by zrobić niektóre konwersje za pomocą alchemii, to musisz mieć nawet kilkaset waluty. No tak, tak. Czyli? Czyli na przykład 20 ze 100 slotów w skrzynce. Trochę sporo? Trochę sporo, za większą możesz zapłacić. Bo ja też za większą możesz zapłacić. House element to unikalny materiał jaki możesz <coughs> skraftować i sprzedać na rynku, a to potężny eksperc... E, potężny bullshit, to jest raczej. Bo ja mam tego 39, nawet tego nie używam, bo używam sobie po prostu tych tutaj. A te to nie wiem, ewentualnie sobie na markecie sprzedam, jeżeli ktoś to w ogóle kupuje, bo cena tego jest taka malutka, że to jest, to jest bullsidanie, potężny, potężny przedmiot akurat. Skill Więc wydając diamenty na czerwoną walutkę na rubinę i kupując to z rynku, jeżeli oczywiście można to zrobić, no to można zrobić koks postać. To jest oczywiście czysto teoretyczne, ale brzmi cały ten mechanizm monetyzacy. No w praktyce wiedziałbyś to jakbyś coś do endgame'u, ale po co? Manipulacyjny tej gry bardzo manipulacyjnie. Do dużych należy zaliczyć manipulacyjne, to też trochę jest ten materiał moim zdaniem. Rozwleczoność interfejsu. Nie mamy nie wiemy jakie itemy Mamy założone u handlarza. Nie wiemy, jakie gemy mamy założone u innego handlarza gemami. To wszystko jest poprzerzucane po różnych oknach, interfejsach. To kwestia, niestety, tego, o czym obrońcy gier mobilnych portowanych na PC zapominają. Ich małe ekraniki nie zmieszczą poprawnie wykonanych dużych interfejsów, zawierających wszystkie potrzebne informacje. Do tego tak, dochodzą No, miejsc... to akurat prawda, że interfejs jest. Czuć po prostu, że gra ma też działać na, na telefonach. Znośne animacje otwierania, zamykania okien, ukroko handlarza itemami, broniami. Czemu ja nie widzę swojego ekwipunku? Bo nie, w innych interfejsach widzę, w innych nie. Dlaczego nie mam opcji od razu przejścia do enchantowania, zhandlowania, na przykład u góry na ekranie? Bo nie, nie możesz naraz kombinować 10 części w skrzynce. Musisz zamknąć skrzynkę, otworzyć ekwipunek i dopiero wtedy możesz. No tak, to te też prawda, bo inaczej nam z skrzynki do eku albo odwrotnie. Dopiero wtedy. An-December to na razie, na razie lekki backfest. bo sobie fabularni skupiają się na naszych minionach, jak mówiłem, albo na naszych totemach, które my przyzywamy na potęgę, mają nas jako gracza w dupie, a czasami nasze miniony mają w dupie przeciwników. Inteligencja podworów bywa absurdalna, gdy stoją na granicy ekranu, a nasz atak potrafi wyjść poza ekran i tego moba zabić, bez triggerowania go. Wadą jest też anti-cheat. Jest opresyjny, zbagowany, blokujący nawet cechy system Mowę. Ja nie mogłem osobiście subiektywnie No tak, to prawda. Ten anti cheat. No blokuje niektóre rzeczy. Że ciężko zrobić screen, na przykład jakbym teraz zrobił screena, chciałbym wrzucić powiedzmy na, Discord, na Discorda metodą Ctrl V, to prawdopodobnie by mi się to nie udało. Na przykład porobić sobie w photoshopie z grą w tle, bo nie, wyłączyłem grę, jest ok. Dużo ludzi pisało, że zostaje też ten anti w systemie mimo odinstalowania gry. Do dużych wad należy zaleczyć też fabularnych bossów, jedni są... No tak, ale twórcy już tam pracują nad, nad jakimś specjalnym uninstallerem, żeby to się odinstalowywało. ...porobić w 10 sekund, inni rzucają obrażenia na uwaga całą planszę. I nieważne jak się będziesz starać obrażenia zaczną wchodzić. Taki troszeczkę dziwny, łód, no żeby nie być wiem. gotowy na przetrzymanie tych obrażeń, a nie faktycznego skilla w walce, ale to w paru przypadkach nie wszystkich. I gra mówi: "No zapłać za skład". No nie. wygrindły składniki. Dokładnie tak, w pa. Składniki na crafta to zapłać, no i będzie troszeczkę łatwiej. Raidy w tej grze są totalną patologią. I tutaj Diablo Immortal Niestety wręcz. Znaczy jak dla mnie to rajd jest un bo tak naprawdę w game y mamy mapki, które farbimy dokładnie tak w PoE, to co, raid to ma być kolejna dodatkowa mapka. No nie no, jest to po prostu ubicie bossa, bo ma swoje specjalne mechaniki, które trzeba znać, żeby zrobić tego bossa, dany raid. I dopiero wtedy da radę go zrobić. Dobra, a december jak nie powiem co, wchodzimy do bossa i go klepiemy. od cały raid, Nie żeby to była jakaś lokacja, przebijanie się, jakieś questy, po drodze, coś do zrobienia. Nie, po prostu wchodzisz, bierz bossa, koniec. Gorszych rajdów nie No ale są jednak mechaniki, które tak jak mówiłem trzeba znać, żeby zrobić ten rajd. w żadnej grze. Żadnej. Oto, jak wygląda pierwszy rajd? Boss na cały ekran, trwałe obrażenie na ekran, koniec. Ja niestety wbiłem tutaj bez odporności, więc padłem od razu. Rajdy mają sens, by potwarmić sobie gemy, ale drużyna musi ogarniać i mieć zasadniczo wyższe. Gemy, jakie gemy? Te gem coverage? O to chodzi? O te gemy? Czyli mam 130 tysięcy? Nie wiem, co z nimi robić. Poziomy niż zalecane. I teraz. Rajdy... Chodzi o te są jeszcze blokowane. Na jeden raid, na kilka dni. Zrobiłeś koniec. Teraz idź zbierać resztki na walutki przez kolejne parę dni. Tak jak w POE. Finalnie. Niestety ja nie dałem rady z Undead Wiedziałem, że jak na przykład odstawię grę na parę dni, stracę już tego peta co chodzi, zbiera, rozkłada klamoty, a nie zdążę jeszcze dojść do endgame'u. Może go... No to prawda, no ale jak nie chcesz kupować PETA, no to możesz po prostu zbierać samemu to, nie? W poję nie ma PETA. Dodatkowo tu jest łatwiej, bo wystarczy przejść przez itemy, w pole na każdy item trzeba kliknąć. No, można... I tam nikt nie narzeka. oczywiście zgrindować za rubinę, jak mówiłem, ale jednak prosi powiedzą, że można na endgame ie. Dopiero wtedy właśnie, czyli na początku gry niestety zapomni. Ten pet robi w tej produkcji cały sens gry, by po lucie to? po prostu nie trzeba było przebiegać wręcz. Ilość tych składników jest bardzo dużo jak no jest tak zaprojektowana, okay. by zmuszać nas do zakupu tego peta. Przegry to w poe duża ilość składników i wszystkich lutów jest zaprojektowana, żeby zmuszać nas do czego, jak tam nie ma peta? Do kupienia? Pindowałem w Polsce dla porównania chyba tysiące godzin i tam nie było takiego uczucia jak tutaj. 200 kawałków by coś skraftować w i latanie za tym ręcznie po każdym takim. No tak, bo w pole przecież nie trzeba za, za wszystkim latać ręcznie. Nie trzeba kliknąć każdej walutki każdego mojego orba na ziemi. Przedmioty na ziemi. Po prostu boli. To nie jest gra zaprojektowana z mikropłatnościami dookoła, tylko to jest mikropłatność z grą dookoła zaprojektowaną. Także gra jest w sumie satelitą do systemu płatności. Dla mnie niesamowicie negatywny jest azjatycki model rozwoju. Jesteś wynagradzany co do endgameu za każde pierdnięcie. A potem, no tak. Potem nie. Już nie. I... Na endgame, jak pokazywałem, też masz te achievementy i one po prostu zwiększają swój poziom. Musisz zabić kilka, powiedzmy mobków więcej, ale też to dostajesz, to zaczyna... jest manipulacja w tym momencie. I pojawia się myśl, może jednak coś kupić. Nie, nie Kres pojawia się taka myśl, totalnie nie. Tak to jakbyś powiedział, że w PoE nie dajesz sobie rady i pojawia się myśl, żeby coś kupić na czarnym markecie, no bo w PoE istnieje coś jak czarny market i też można wszystkie orby sobie kupić, to jest dokładnie ten sam tok myślenia. A jednak PoE jest tutaj wychwalane. Dobra, idziemy dalej. Dlaczego się za December? Wyobraźcie sobie, że macie 100 małych kamyczków. Każdy z nich to jakaś walutka do robienia miksturek, do robienia itemów, do ulepszenia gemów, do ulepszenia itemów, dosłownie do wszystkiego. No tak, tak jak PoE. I te kamyczki zbieracie na kupę, ale w trakcie gry wszystkie one powoli rozsypują się na boki i zostajecie po prostu z niczym. Wy Znów musicie to wszystko zbierać. I tak w kółko. Dokładnie jak w Poe. Bo w przypadku Pawłow, było inaczej, tak? Jest jak... Było inaczej, tak? Koniec. Jak było inaczej, to powiedz, jak było inaczej. Bo tam wcale nie było inaczej. Gdyby było inaczej, gdybyś miał na to jakieś sensowne argumenty, to byś to powiedział, ale nie masz i. A więc temato. Trzeba uczyć temat, lecimy dalej. Craftu, walutkami, ulepszania. To wszystko wam wypływa pomiędzy rękami. W poe też jest masa walutek, prawda? Jest RNG. Ale tutaj jednak głowa zaczyna boleć od kraftowania potionków, miksturek, nawet tych do biegania i taki mocny podział na te słabe potiony i te mocne potjony. To po prostu. Boli w przypadku. Nie wiem. Mnie głowa nie boli od craftowania. Chyba wówek zamiast, znaleźliśmy coś lepszego, za przeproszeniem wsadzaliśmy sobie to w dupę, nagle nam rosły bicki i byliśmy lepsi. Tutaj też. Tutaj. Tak, dosłownie tak samo działa z systemitemów. W jakimś czasie to nam wypływa pomiędzy palcami. Mniej niż Vimortal, ale jednak też jest bardzo dużo grindu. Powiem tak. No, ale też jest bardzo dużo grindu. Nie wiem czy wiesz, na gry haken sobie polegają na grindzie. Grindujesz wszystkie akty po kolei, przechodzisz je, a później grindujesz mapki. No i od początku do końca, od odpalenia gry do wyłączenia gry jest tylko i wyłącznie grind. Ja bym w ten tytuł, Van December, naprawdę grał jak w PUBG, przez miesiące albo lata. Gdyby nie ten skurwiały, azjatycki system częstowania gracza kawałkiem tortu, by za cały zapłacił. Oczywiście potem mu zabieramy ten poczęstunek i mówimy zapłać. Dochodzimy do ściany, nie dostajemy na przykład nagród, spadamy w przepaść grindu, gdzie co chwilę odbijamy się w tym spadaniu od półki z napisem zapłać. I nie, idiotyczny no, nie system prawda. itemów, w których trzeba jeszcze odkrywać ich dodatkowo. Statystyki, walutką, którą grindujemy, nie tylko identyfikujemy dobre przedmioty, co czasami dostajemy na przykład żółty przedmiot, którego statystyk nie znamy, dopóki nie użyjemy walutki. Nie... No tak, czyli tak, by orb, którego zdobywamy za, gra za granie, i jest to dokładnie a, ten tutaj orb, którego mam 1500. Ja od siebie podsumowuje prosto, gram póki mam peta, nie mam to nie płacę i nie gram, ilość klamotów i walutek w porównaniu do tego jak niewygodnie się to zbiera bez tego peta, dla mnie zdecydowało o całej grze, póki nie będzie gry takiej troszeczkę jak Nie wiem, no mi się w poe też nie ten, e, nie fajnie zbiera te wszystkie walutki klikając na nie, no ale tam nie ma peta, poe, która z... to nie gram w poe. <laughs> Z szacunkiem podchodzi do gracza, w której Dobra. Sprawia, że gra się Dobra. Poez z szacunkiem podchodzi do gracza. A nie było przypadkiem jakiś czas temu, właśnie, dramy Społe, że twórcy specjalnie dodają nowe walutki do gry w nowych ligach. Po czym specjalnie dodają nowe stasztaby do sklepiku, żeby gracze sobie kupili. Czyli dodają problem postaci nowych orbów i sprzedają rozwiązanie w postaci starsztabów. Chłop, który ma jak mówi, tysiące godzin w PoE, mówi, że PoE szanuje graczy. <taki> Takim sposobem. Okej. Okay. Ale nie wymaga od nas regularnego płacenia albo gry na wolutkę premium na siłę, to nie wie, do NSA nie będzie. Należy zadać pytanie, jak to możliwe, że w PoE ludzie wydają 30, 50, 150 dolarów co ligę na pakiety durnych skórek, a nie na jakieś funkcjonalności, jak lepsza skrzynka, za to płacą. Hmm. Z tym bym się kłócił, no bo tak dużo rzeczy ludzie kupują w PoE. Co o ligę, że tak jak mówię, była drama z tym, że twórcy specjalnie dodawali nowe walutki, i do tego startupy sprzedawali. Teraz w ogóle doszedł Battle Pass. Więc, no, nie powiedziałbym, że śpią na pieniądzach i że odpowiada im ilość pieniędzy, którą dostają od graczy. Raz i tyle. Tutaj też można zapłacić raz i tyle, ale jednak jest dużo więcej opcji, które są cykliczne. To w PoE jest fenomenem, bo nie ma żadnych opcji typowo Pay-to-win albo płatności cyklicznych w PoE. Nic no cyklicz. W... Okej, okay, a to nie jest tak, że teraz jak Battle Pass będzie. Dwa, trzy tygodnie temu to już przecież był w PoE Battle Pass. A, no tak, przecież osoba, która ma tysiące godzin w poole nie jest na bieżąco. Okay. Od czasu w grze. Tutaj owszem, jak mamy PETA, mamy włączony sezon, mamy jeszcze walora włączonego. To mamy nacisk na to, by codziennie bardzo długo grać, bo to jednak kosztuje czas. A w tego nie ma. Dlatego wciąż musimy niestety poczekać na dobrego Henesa. W mojej ocenie niestety nie tym razem. I And December, niestety, permanentnie out z mojego dysku. No dobra, ja swoje tak mówię. Powiedziałem. Nagadał trochę głupot w tym filmie. Moim zdaniem mógł można było na spokojnie tego uniknąć, gdyby po prostu doszedł do endgame'u i zobaczył, jak to wszystko wygląda. Dodatkowo na endgame'u mamy dodatkowe systemy, tak na przykład system czarów tutaj, które boostuje naszą postać. Dodatkowo jeszcze mamy z tym relików, które sobie tutaj pyk levelujemy. One mają dodatkowe skilly i tak dalej. No oczywiście też o tym nie wie. Bo nie doszedł do endgame'u, więc co ma o tym powiedzieć? Także z mojej strony to tyle. No i do zobaczenia.